zostawiście pamiątkę tego przenajświętszego imienia, o którym mówiąc Pismo Boże powiada, iż Bóg darował mu imię, które jest nad wszelkie imię, aby na imię Jezusowe wszelkie kolano klękało istot niebieskich, ziemskich i podziemnych. Jest dniem przeznaczonym na szczególne uczczenie imienia, w którego mocy wszystkie nasze prośby do Boga zasyłamy, a przez wzgląd którego Pan Bóg wszystkie łaski swoje zsyła na świat cały. Takie więc to święte i ważne pamiątki do dnia dzisiejszego są przywiązane. Przemowa. Drodzy przyjaciele, pytanie, czy owi przyjaciele księdza arcybiskupa Vigano są przyjaciółmi Chrystusa? Jak jest ich stosunek wobec owego Jezus Chrystus, imienia, jedynego imienia, w którym jest zbawienie, w którym jeśli się ma te cele zrealizować, czyli sprzeciwić szatanowi i zwyciężyć w imię Jezusa Chrystusa, to tylko pod tym sztandarem. W związku z czym wszystko, co przynależy do szatana, musimy odrzucić. Jak jest w praktyce? Praktyka jest różnie. Autor, który mi przysłał ten artykuł, pan redaktor, jest tym, który na rekolekcjach w Bydgoszczy podzielił się ze mną. Prywatna rzecz, ale dotyczy spraw, które dotyczą wielu spośród nas. Tutaj też jest to w sensie wierni, którzy tu przyjdzie, jest sprawa taka żyjąca. To znaczy jest Wigilia, jest tradycja spotkania rodzinnego, i jest wiadome owemu Panu, że na tą uroczystość do osoby jakiejś z rodziny przybędzie dwóch zadeklarowanych gejów. I Pan ma trudność w sumieniu, żeby tam iść. Ale jednocześnie podejmuje, Pan Andrzej, redaktor, ten, który mi przysyła ten artykuł, podejmuje decyzję, że należy tam iść dla ratowania więzi religijnych. Mówię temu człowiekowi, żeby tego rodziny, żeby tego nie robił. Że nie tak trzyma się więzi rodzinne i nie tak Pan Bóg da, aby osoby, z którymi jesteśmy w rodzinnej więzi, do Chrystusa się nawróciły. Pan nie jest przekonany, więc mówię mu trzy razy. I nie dociera, mimo że zachowuje ogromną grzeczność. W związku z czym mówię, wie Pan co? Jesteśmy tu na rekolekcjach. Na rekolekcjach zawsze ojciec rekolekcjonista, w tym przypadku ksiądz Włodzimierz Małota, który dawał piękne świadectwo wiary, kapłana, który zrywa z modernizmem, z którym się czuje tożsamy w tym zmaganiu. O własną duszę i duszę nam powieszonych dusz przez właśnie owo imię, Jezus Chrystus. Tego, do którego to imię przynależy. Zbawiciel jedynego, do którego to imię przynależy. Żeby zapytał księdza Włodzimierza Małoty. Nie widziałem faktu. Może to czynił prywatnie. Nie miałem okazji dopytać. Jestem ciekawy, co Pan zrobił. W związku z czym jestem ciekawy? Że parę lat temu tu, w tej naszej społeczności znalazły się osoby, które podobnie, w podobnej sytuacji były zaproszone, czy miały do siebie, do domu zaprosić członków rodziny, wśród których okazało się, że w młodym pokoleniu gej żyje z grzegiem. I przychodzi gej z gejem na Wigilię. Tym się w głowie to nie śni, żeby to zrobić, ale napór rodziny jest jak to? Gościnność? Nie decydują się, żeby to uczynić, czyli albo nie idą, albo nie przyjmują. Kogo mają przeciwko sobie? Mają przeciwko sobie własnego syna, własnych synów. Którzy potrafią działać na ten sposób, że nie chodząc do kościoła, będąc zadeklarowanymi bezbożnikami ochrzczonymi, powoli, stopniowo zmiękczają swoich rodziców. Najpierw wyciągają stąd swojego tatusia, a obecnie pracują nad swoją matką. Wszystko zrób. I wszystko dla nich zrobi. Żeby pozornie wzywać imienia Jezus, a jednocześnie, żeby Jezus nie był jako Zbawiciel. Bo nigdy prawowita żona nie powinna pójść do męża, do łóżka, w której ten leży z kochanką. Chociaż tylko to.
A tu dzieje się proces odwrotny. Przyłożyłem rękę do pługa, ale później nie chcę ponosić ciężarów, które za tym są. Owi synalkowie mnie, słuchają mnie, tylko nie w obronie mszy, albo teraz Jakub Zygarłowski, kanału, tylko tych wszystkich śmieci. I po kolei do swojej bezbożności prowadzą ojca i matkę, którzy wcześniej ich wiary nie nauczyli przez grzeszne życie. I pytanie jest, kim jest pan Andrzej? Bo artykuły arcybiskupa Wigano zamieścić na swoim portalu Wolna Polska jest łatwo. I uchodzić za obrońcę katolika, obrońcę tradycji. Natomiast trudno jest w długim czasie przeciwstawiać się złu i jeżeli mu się uległo, przyznać się do tego i nieustannie wracać. Święte imię Jezus. Zwróćmy uwagę, ksiądz arcybiskup Wigano, z całym szacunkiem. Te osoby, do których kieruje słowa drodzy przyjaciele, nie muszą być przyjaciółmi Jezusa Chrystusa. Donald Trump jest zwodzicielem. Tak samo jak Biden i inni w sprawach gejów itp. itd. To synaczkowie jak? Ksiądz arcybiskup Wigano wskazuje tym ludziom obowiązek sprzeciwu. Ale jednocześnie ten sprzeciw jest określony jako globaliści. Rzecz jest, czcigodni wierni, że owa metoda, którą zastosował ksiądz arcybiskup Wigano, która pozwala i pozwoliła do tej pory uczynić to, co uczynił ksiądz arcybiskup Wigano, co powiedział, ma swoje prezałożenie, swój key point, klucz. Tym kluczem jest nazwanie rzeczywistości w perspektywie deep church, deep state. Głęboki kościół, głębokie państwo. Co to jest? To nie jest żadna organizacja, do której ktoś się zapisał. To nie jest żadna formalna przynależność. To jest ześlizgnięcie się człowieka ze strony, spod sztandaru Chrystusa, właśnie owego dobra, któremu służę, najwyższemu, na służenie szatanowi. Co człowieka do tego prowadzi, że tak się ześlizguje? Najczęściej kasa. I ksiądz arcybiskup owe słowo deep church, deep state użył tylko i wyłącznie, prawdopodobnie, żeby ukryć, że musimy sprzeciwić się Żydom i masonerii, dominacji pieniądza i wpływu. Rzecz jest, jeśli się tak określi rzeczywistość, to lądujemy już w skrzynce, w którym jesteśmy zakwalifikowani antysemitą, i z exsurge domine nie ma nic. Exsurge domine może doskonale służyć i pytanie, ksiądz arcybiskup sobie z tego staje sprawę, że ponieważ jest to organizacja, która ma zebrać pieniądze, a potem je dystrybuować, to nam się też to opłaci, to na tym przecie będzie jakiś zysk. Będzie czy nie? Pan się zna na interesach. Będzie czy nie? Może być. I to też jest wkalkulowane. Właśnie w to Jeszu, którego się albo nie wymawia, albo wymawia z pogardą, uznając historyczny fakt, ale Jezusa Chrystusa, ale nigdy nie powie się, że to jest Mesjasz. Prawdziwy człowiek, prawdziwy Bóg. To są takie rabiny szudrychy i inne tego typu. Chochołki, Mesjasze, Chabad Lubawicz. Będą mówić zażydzoną polszczyzną. Kasa będzie pełna. Na ich usługach będzie jeden, drugi, trzeci, piąty. Nam nie wolno tak być. Z tego musimy powstać. Z spolegliwości wobec zła, który się Bogu nie podoba. Co z tego, że ci ludzie wstaną, sprzeciwią się globalistom? Pan Trump, jak będzie aprobował gejów,
na swoich przyjęciach u siebie w domu, albo pójdzie do nich. Już diabłu rękę dał. Trump, którego wychwala arcybiskup Wigan. No co to jest? To jest sprzedajność, to jest zdrada Chrystusa. I pan Jezierski mnie słucha i nie mówi: księże, dobrze, zrobię tak. I cenę później trzeba nieść. Nie jak ci rodzice tu z tej kaplicy, że se będą wymyślać. Do tego jeszcze później łososia księdzu przyniosą z Norwegii, że to synek dał. To trzeba było mi wcześniej mówić, że od syna bezbożnika bym nie wziął i nie jadł. A nie tak. To jest próba czynienia tego samego kupczeniem imienia Jezus, które święte jest. Jeśli przywołujesz imienia Jezus, musisz zrywać więź z diabłem, potępić grzech, odrzucić grzech, znienawidzić grzech, sprzeciwić się mu, choćby to był własny mąż, własna żona, własna matka, własny ojciec, własne dziecko, ksiądz, brat. Wtedy masz tytuł do tego imienia. I wtedy wołasz, a Pan przybędzie. Będziesz szedł na śmierć. Ci, którzy będą cię zabijać, będą wiedzieć, że przegrali. A rozkaz padnie: pal, i oni wypalą. I nie mogą już zrobić nic więcej. Bo tak naprawdę chodzi o pozyskanie dusz. Żebyśmy my, walcząc ze złem, stali się częścią zła. I wokół w świecie, co się nie obejrzysz, co gdzie jaki człowiek, czy to ksiądz arcybiskup Jan Paweł Lęga, czy to biskup Williamson, czy arcybiskup Vigano, wszyscy w jakiś sposób dają swoją część diabłu. Będzie mówił o Trumpie, jakby był przyjacielem Boga. A to przyjaciel gejów jest. W ich gejostwie, żeby nie było. Nie w nawracaniu się ze zboczenia. Zdążył mi zawołać: hola, hola, pan Jezierski. Na 1 stycznia, jakby przesłanie z nieba. A czy to, aby prawdziwie z nieba przesłanie jest? Czy musi być dopełniony? Chcę, żebyśmy powstali, arcybiskup Vigano. Chcę, żebyśmy się zaangażowali. To musimy jeszcze wiele parę rzeczy znać. Exsurge Domine, którego księdza w Polsce wesprze? Którzy stają odważnie, mówiąc słowo, i tam, gdzie jest Żyd, powiedzą Żyd, a nie Eskimos, nie naród ekonomiczny, prawniczy. Choć Żyda nie widzieli, tak jak ja. Na własne oczy rabina Szudrycha nie widziałem. Z telewizji znam. I perfidią żydowską od tego człowieka czuć, przed którym przestrzegał Kościół Benedykt XIV. Przestrzegał. Zapłatem złem za dobro, że mają Polskę jako własny dom od 1000 lat. W tym chandryczom sprzedają, kupić, sprzedać, jeszcze raz kupić, jeszcze raz sprzedać. Kto więcej da za Polskę, za Polaków, za nasze dusze, za dusze naszych dzieci? Synowie państwa Kabulaków, Tymoteusz, Nikodem nie są gejami. Mają przeorane w rozumie przez innych ludzi, złych ludzi, przez to, co pstykali na komputerze, przez kolegów, którzy mają wokół. I są w stanie przewerbowywać ojca i matkę na stronę tego świata. Ale człowiek Boży sprzeciwi się, bo imię Boże zna. Radości do podzielenia z czcigodnymi, wiernymi.
Najpierw pan Sławomir i pani Krystyna piszą odwrotnie. Podpisują się Krystyna i Sławomir z Proszczy. Ci, od których jest obraz w rozumieniu wcześniejszy kolaż, który otrzymaliśmy do kaplicy na Wronieckiej, a potem relikwie, które tu w kaplicy teraz u pana ministranta w domu są wielkich świętych. Wielebny księże Michale, 31 grudnia pisane. W 2023 roku każdy nasz pierwszy różaniec skończyliśmy dziesiątką za księdza i w intencjach księdza. W roku 2024 będziemy te nasze modlitwy kontynuować, prosząc o księdza błogosławieństwa. Życzymy obfitych łask Bożych. Krystyna i Sławomir z Proszczy. Modlitwie naszej są moi. Dobrze było kiedyś przyjechać. Może życzenie, żebyście w 2024 roku przyjechali, zobaczyli. Odżałowali swój kolarz, że jest dziś jako Matka Najświętsza, pogromicielka wszelkich herezji. Tu, w tej kaplicy. Naszą pracą. Nie artystów. A pięknie uczynione jest. I co najważniejsze, to jest zewnętrzny znak. A tu się modlimy. Do Matki Najświętszej wołamy. Do tej, która imienia Jezus nigdy nie sprofanowała. W której nie mieszkał, nie mieszka grzech. Związanie z grzechem. Grzech, którego się nie nazwie. Który się przemieni, że cnotą jest. I też do podzielenia z czcigodnymi wiernymi. Właściwie ma walor anonimu. Przyjąłem, że może nie jest wymyślony. Z adresu Głos Serca Katolika. Jakiś tam proton.com jest taka platforma. Laudetur Jezus Chrystus. Z okazji Nowego Roku Anno Domini 2024 życzę księdzu błogosławieństwa Bożego przede wszystkim w realizacji, w nawiasie, w tempie zgodnym z wolą Bożą, misji wspólnego celu dotyczącego przywrócenia Najświętszej Ofiary Mszy Świętej w Rycie Rzymskim do kościoła przy ulicy Wrońskiej 9 i tym samym do każdego kościoła katolickiego w Polsce i na świecie oraz uświęcania duszy księdza i dusz jak największej rzeszy wiernych katolików, a także nawracania pogan. Proszę Ducha Świętego o nieustanne prowadzenie księdza, obdarowanie potrzebnymi łaskami i darami. Dziękuję Panu Bogu, że ksiądz jest, z wykrzyknikiem. Dziękuję księdzu za wierność Panu Bogu, za odwagę w głoszeniu prawdy, za nieugiętość. Trzy kropki. Jutro ksiądz rozpoczyna hańbiącą kapłana przymusowe odbywanie niesprawiedliwej i niezasadnej i niezgodnej z prawdą kary ograniczenia wolności. No tu bym poczynił tylko jedną uwagę. Hańbiące kapłana przymusowe odprawianie niesprawiedliwej, niezasadnej, niezgodnej z prawdy kary ograniczenia wolności. Jakby to było, zdanie było prawdziwe, to święty Paweł nie powinien dać się gnać, męczennicy nie powinni dać się zabić, przyczynę zlikwidować, za której są zabijani, nie powinno być wygnańców w kościele, kapłanów, biskupów, a są. To nie jest hańbiące kapłana przymusowe odbywanie sprawiedliwej. To jest hańbiące tych, którzy to robią. To ich hańbi. To sąd Rzeczpospolitej został zhańbiony, że się dał przymusić przez jakieś fiutki z organizacji żydowskiej za pieniądze żydowskie, żeby mnie skazać. Pan Łukasz Kalawski się zhańbił. Pani prezes sądu się zhańbiła. Ludzie, którzy temu sekundują, w drugiej instancji sędzia, nie pamiętam jego nazwiska, natomiast nie kapłan, dla mnie jest duma. To jest przyczynek do tego, żeby stanąć przed Panem Bogiem. Panie Jezu, 2000 lat po Twojej śmierci. Świętego Piotra gnano, świętego Pawła gnano, apostołów gnano. To jaki my mamy mieć udział w wniesieniu Twojego krzyża?
Gondeckiego, mieszkanie se w pałacu, Wojtyłowe, mieszkanie se w pałacu i pogrzeb na milion ludzi? Za co? Za kłamstwa? Za mowę trawę? Za mieszanie pszenicy z konkolem, z chwastem? Mieszanie prawdy z fałszem? Za co? Ja grzesznik, grzechy mam i nie tylko życia świeckiego. Przed przyjściem do seminarium, z kapłańskiego, a jakże, nie? A związany z tym, że stoję przy mszy świętej w rycie rzymskim, nie? Czymże mam pokutować? To mnie nie hańbi, to hańbi tych, którzy na ten sposób traktują kapłaństwo, że księdza do gnoju poślą. Ulicę zamiataj, sprzątaj, a czemu nie? Rzecz jest, że ksiądz w tym czasie mógłby robić rzeczy inne, ale jeśli wola Boża to dopuszcza albo daje, zbawienie w tym jest. Ludzie przyprowadzą, może do kaplicy tu kto przyjdzie z takiego przypadku. Kto wie? Kto wie? A może jeszcze nie szukając okazji, nie wiem co, może mi się co złego stanie, dajmy na to. I pytanie, jak ktoś tak pracuje jak ja, i mi się dajmy na coś stało, no koń mnie kopnął, dajmy na to. To odszkodowanie za to jest, czy nie? Bo ja nie ubezpieczony, więc może czcigodni zaczną jakieś dywidenda z księdza czerpać. Różnie w życiu może być. Każdy przypadek jest dopuszczony. Za okiem Bożym wiemy, Jezus, Zbawiciel, Zbawca jest. Jeśli nawet nas spotyka zło, to nigdy nas nie spotka to, co jest najgorsze. I najgorsze, zatrata duszy. Nic mnie nie hańbi. Droga dusza się myli. Kolejna jakaś widocznie nawiedzona niewiasta. Dobrze chce ulitować się nad księdzem. Ale to nie mnie hańbi. To państwo polskie hańbi. Że daje się być pod zaborem żydowskim, nieogłoszonym. Żydowskich pieniędzy, żydowskiego wpływu, żydowskiego klangoru. Po ludzku nie można tego wyroku przyjąć. No właśnie trzeba, ale pozostała nam wiara, że Pan Bóg ma na to plan, którego my jeszcze nie rozumiemy. No to rozumiem, tak? Kogo Pan Bóg miłuje, tego temu krzyżyki daje. Wierzę, że Pan Bóg z tego zła wyciągnie jeszcze większe dobro. No Bogu niech będą dzięki. Ad majorem dei gloriam. Polecam księdza opiece Matki Bożej. Bóg zapłać. Pięknie. Z Panem Bogiem Monika K. No warto się przedstawiać imieniem i nazwiskiem. Nie powinienem czytać, bo jest niby anonim, no ale jest PS, czyli postscriptum błogosławionego roku pańskiego 2023 dla całego domu, gdzie ksiądz przebywa, w szczególności dla Pana Misa. Dla czcigodnej Pani, aby w dalszym ciągu tak pięknie wzrastał w cnotach. Dziękuję za odwagę i poświęcenie. Więc słyszymy tu to niewieście takie. No, może już był łzy były. No i przeczytam też inną rzecz, która cieszy, ale to już mamy też doświadczenie, tak jak tu wczorajszy pan odjechał, który był parę dni, wracając, pan taką minę ma, co się dzieje? Nie, to później pan powie. Myślałem, że coś. Czytam wszystko tak, jak jest. Jak tu wczoraj pan odjeżdżał, który był kilka dni, pytam tu czcigodnego pana, jak. No i to sformułowanie księdza Włodzimierza Małoty. Lacrimosa et gaudium. To łzy i, znaczy radość i płacz. Tak? Z jednej strony się cieszysz, a z drugiej strony niektóre rzeczy patrzysz i żal duszę ściska. No to tutaj też mnie żal ścisnął. Bo ktoś mi pisze na ten sposób. Księże Michale, właśnie odsłuchałem słowo księdza. Bóg zapłać za dobre życzenia i po trzykroć trzeba nam amen, jeśli trzeba będzie mojej krwi. Jakiś, proszę bardzo, jaka deklaracja. Jakiś czas temu przed świętami, przed comiesięczną mszą świętą w intencji nawrócenia i tutaj osoba symptomatycznie wypaliła do mnie przy śniadaniu zupełnie nieadekwatnie do sytuacji. Gardła ci niepodrżne, bo mi się to nie opłaca. Tak dzieci mówią do rodziców. Tak pan mówił do pana własne dzieci mówiły, tata jesteś gorszy od śmieci, bo tamte są na recykling się nadają. Ja znam wyznania dzieci, chciałem zabić ojca, chciałem zabić matkę, a skądś to wziął?
gdzieś to usłyszał. W grach. Grach. I tu takie. Ty do księdza przyjdą, posłane przez rodzica. Brzydko myślałem. Co brzydko myślałeś? Chciałem zabić ojca. A dlaczego? Bo mi kazał wyłączyć komputer. No skądś to wziął? No z gier. Z tego, co tam ogląda. Ci ludzie, którzy te rzeczy robią, do piekła pójdą. Gorszą maluczki. W każdym razie tu jest, gardła ci nie podarżę, bo mi się to nie opłaca. Mimo wszystko z pełną świadomością, jeśli Pan Bóg da, jestem gotowa, wszystko ad majorem dei gloriam. Dlatego też między innymi prosiłam o błogosławieństwo, żeby wytrwać. Mój błąd, że nie tam tak dalej. Po drugie, nie, no i teraz właśnie tutaj zwrócić proszę uwagę, aha, bo tu kawałek zostanę, bo to jest w jakiś sposób dla mnie osobiście, ale jest tak. Co do pytania obrzezania kobiet. Istnieje taki obrzęd z charakteru bardziej inicjacyjny niż o charakterze religijnym, pogańskim, głównie w Afryce. Stosuje się u dziewczynek kilkuletnich, które jeszcze nie weszły w okres dojrzewania. Wykonuje go kobieta najstarsza z rodu. Na obrzęd dziecko prowadzi matka. Polega on na odcięciu zależnie od obyczaju albo medycznie będzie i tam części ciała niewiasty nazwany. Jako odpowiednik napletka męskiego, czyli to obrzezanie, które znamy ze strony Biblii. Generalnie jest to zakazane prawem, no to w Sudanie się z tym spotkałem, ale też, bo to dlatego zdania to czytam. Na szybko informuję, żeby przez myślenie o tych kwestiach i powracanie do tematu, czy szukanie samodzielnie informacji nie naruszył ksiądz swojej czystości. Dziewczyno droga. Dziewczyno droga. No przecież to śmierdzi tak, taką. To znaczy, że jak przyjdziesz do mnie do spowiedzi, to też nie powiesz grzechu, nie nazwiesz brzydku, bo ksiądz by nieczysto zgrzeszył. Przecież to jest poroniona pobożność, niewieścia. Uważajcie, czcigodne wierne. Jesteśmy w sytuacji, znaleźliśmy się wszyscy w sytuacji, bo do spowiedzi chodzisz i ty, i ja. Deficytu kapłanów bożych. Jak w kimś widzimy zalążki bożości, to chcielibyśmy z niego pomnik zrobić. Człowiek nie jest pomnik. I ksiądz, jako ksiądz jest jak lekarz. Lekarzowi nie dasz skalpela, bo się anusz zatnie? To czym cię ma rozciąć? Kto ma rozcinać? Medyk? Ratownik medyczny? Lekarz od operacji jest, a nie kursanci. Więc z tych słów także, które do księdza są kierowane, bo dalej jest z modlitwą i życzeniami mężnego wypełnienia woli Bożej do ostatniej kropli, jest tak jak z wieloma rzeczami w moim życiu, w naszym życiu. Czy się miesza dobro ze złem? Pomieszany jest. Mamy święte imię Jezus. Tu jest nasza nadzieja. Nie jest nasza nadzieja we mnie. Nie jest w tobie jako człowieku. Nie w mamie, nie w siostrze. Nie we wspólnocie. W Jezusie Chrystusie. To jest nasza jedyna nadzieja. To imię. Zbawiciel, Zbawca nasz. Biedak zawołał. Pan go usłucha. Pan go usłyszał i przybył. Mamo, już się odwraca, że jeszcze imienia nie było. A cóż dopiero, jeśli zawołam Jezus. O Jezu, Jezu Chryst. Przyjdź i zbaw. Przyjdź, Panie, i zbaw ten świat. Przyjdź, Panie, i zbaw nas ode złego. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Zbaw nas ode złego. Święte imię Jezus, zmiłuj się nad nami. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen.
tekście pamiątkę tego przenajświętszego imienia, o którym mówiąc Pismo Boże powiada, iż Bóg darował mu imię, które jest nad wszelkie imię, aby na imię Jezusowe wszelkie kolano klękało istot niebieskich, ziemskich i podziemnych. Jest dniem przeznaczonym na szczególne uczczenie imienia, w którego mocy wszystkie nasze prośby do Boga zasyłamy, a przez wzgląd którego Pan Bóg wszystkie łaski swoje zsyła na świat cały. Takie więc to święte i ważne pamiątki do dnia dzisiejszego są przywiązane, a że ze szczególnego rozporządzenia opłatności dzień ten był razem pierwszym dniem